Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o Jarosławie Kaczyńskim i jego opętaniu władzą. Kaczyński po 12 latach od katastrofy smoleńskiej wrócił z przytupem do narracji, że w Smoleńsku doszło do zamachu. Przy już nie zostawia żadnych wątpliwości, ogłasza, że to był zamach. No, oczywiście to bzdura. Żadna prokuratura, nawet poszedł pod jego rządami przez ponad 6 lat, nie pokazała cienia dowodu, że to było coś więcej niż po prostu zastraszanie, naginanie woli pilotów przez będących w samolocie zwierzchników przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który przekazywał za pośrednictwem szefa protokołu informację, że życzy sobie lądować w Smoleńsku. Wreszcie przez błąd pilotów, przez błąd operatorów, kontrolerów lotu, którzy powinni byli i mieli taką władzę zgodnie z procedurą, odmówić przyjęcia lotu i nie pozwolić. Po prostu dokonywać niebezpiecznego podejścia. Dlaczego Jarosław Kaczyński idzie w szaleństwo? No bo w tym szaleństwie jest metoda. Zrobili badania i wyszło im, że w związku z tym, co Putin robi na Ukrainie, ludzie uwierzą w to, że mógł on dokonać zamachu i to będzie po prostu służyło za dowód, że skoro mógł, skoro by się nie zawahał, skoro jest zbrodniarzem. No to w takim razie każdy, kto kwestionuje, że Putin to zrobił, to w takim razie jest zwolennikiem Putina. No, karkomna reguła, karkomna zasada, nie mająca żadnej, nie wytrzymująca żadnej logiki, próby logicznej, natomiast oni się nie chcą odwoływać odwo od, od do logiki. Plan jest taki. Teraz chcą uzyskać zwyżkę w sondażach, czyli zmobilizować elektorat. Roboczo oni to mówią między sobą, że te jakieś 2-3% świrów po prostu przybiegnie do nich, i następnie po tej konsolidacji elektoratu, po tej mobilizacji, jak pojawią się już konkretne wybory i zacznie się konkretna kampania wyborcza, która może być za półtora roku, a może być również w tym roku, to wtedy tych wszystkich ludzi, tych, ten cały zamach Smoleński, krótko mówiąc, zamknie się w piwnicy i pomaszeruje się do centrum. Taki roboczy plan. Po co oni to robią? Jarosław Kaczyński w ostatnich wyborach zgromadził 43,5%, ale to był szczyt koniunktury. To była po prostu świetna koniunktura gospodarcza przez kilka lat. Ludzie naprawdę odczuli poprawę. PiS rozdał te pieniądze, które zostały zgromadzone które były, mogły zostać na przykład ludziom zwrócone w postaci obniżek podatków, to dobry PiS to zaczął przedstawiać, że Jarosław Kaczyński wyjmuje z własnej kieszeni i rozdaje 500+. Zadziwilibyście się Państwo, jak, wiele, jak wielu Polaków uważa, że to PiS rozdaje jakieś pieniądze. Przypomnę, że nawet część z tych skandalicznych wypowiedzi polityków w rodzaju, że skoro nie głosowałeś na PiS, to masz nie brać 500+, skoro PiS to masz nie przechodzić na wcześniejszą emeryturę, bo to PiS wszystko dał. No. To są kolesie, którzy utożsamiają państwo ze sobą. No to e, Jarosław Kaczyński, z tego co wiemy tutaj z Tomkiem Szwegierem, krytykując, znaczy wkurzając się nas, na nas, za nasze programy, wrzeszczy, że ośmieszamy państwo. Nie ten. Panie Jarosławie, my tylko ośmieszamy i kpimy sobie z Pana, ale w sumie tak naprawdę to ośmiesza się Pan sam, a my to tylko i wyłącznie. Pokazujemy i komentujemy. A i przy okazji, to tak trudno się do tego przyznać, ale spróbuję. To nie myśmy was zaatakowali tutaj. Wstyd, to wyście zaatakowali nas, ale to taka dygresja. A my się tylko odwdzięczamy. Przede wszystkim, no, trudno w Polsce PiS. Nie czuć się atakowanym, jeżeli ktoś ci próbuje, już teraz pomijam już nawet personalne rzeczy, ale jeżeli ktoś ci demoluje państwo, jeżeli ktoś chce wydawać wyroki w imieniu, czy wyznaczać sędziów, którzy wydają wyroki, to, to jest to atak. To, drodzy państwo, tylko naprawdę ludzie, którzy myślą bardzo płytko i nie potrafią przewidzieć, co jest na końcu dnia, wydaje im się, że nigdy nie będą w sytuacji, w której będzie zależeć coś na przykład od sędziego, że nie przejmują się, że PiS będzie wybierał sędziów, którzy będą wydawać takie wyroki, jakie chce prezes. Degresja. Wróćmy do szaleństwa prezesa. Prezes po prostu uważa... Jest taki... To się nazywa przekręt nigeryjski, drodzy państwo. Przekręt nigeryjski polega na tym, że łamaną angielszczyzną wysyła się list, albo na przykład czasem może być to też łamany polski, ale zwykle jest to łamany angielski. Wysyła się list, który... Ma zachęcić daną osobę. Informuje się ją, że wygrała dziesiątki tysięcy, to jest taki marent pesymistyczny, setki tysięcy dolarów, albo nawet miliony, kilkanaście milionów dolarów. No i bo jakiś jej krewny, ktoś tam, kto wiedział o niej, że jest krewnym, albo krewnym czyjegoś krewnego, zostawił tutaj majątek. No i trzeba podać jakieś dane, żeby wysłać, wysłać im te pieniądze. No więc ludzie, którzy. No nie są za mądrzy, wysyłają jakieś informacje na Twój temat, i wtedy w którymś momencie pojawia się problem, że już te pieniądze idą, ale trzeba gdzieś zapłacić 500 dolarów, potem 1000, potem 10 000, i tak, dopóki człowiek ma pieniądze. No i wszyscy kiedyś się zastanawiali, dlaczego te listy są tak kiepską angielszczyzną napisane, skoro ten prze przekręt nigeryjski jest robiony tam profesjonalnie, to są całe fabryki ludzi, którzy rozsyłają te e-maile po całym świecie. I co się okazało? To znaczy ci operujący tym przekładem nigeryjskim, oni nie chcą mądrych ludzi, oni nie chcą takich ludzi, którzy rozumieją tego. Oni chcą taki element najgłupszy z możliwych, taki, który już niczego nie, roz, nie, nie ogarnia. I do, dla nich dalej jest ten łamany angielski. Właśnie o to chodzi, żeby wyrzucić na samym początku wszystkich mądrych, bo ci mądrzejsi po prostu. Gdzieś wykruszą się na trasie, nie wyślą tych pierwszych pieniędzy, tylko zajmą operatorowi czas. I chodzi o to, żeby takich, z takich rezygnować. I ten pomysł Jarosława Kaczyńskiego to jest taki nigeryjski przekręt w wykonaniu PiS. Po prostu chcemy wyrzucić już wszystkich, którzy mają jakiekolwiek IQ z popierania PiS. Po prostu zostawić, zostać z samymi półdebilami, którzy są w stanie po prostu łyknąć narrację o zamachu bez dowodów, o tym, że prorok Jarosław z prorokiem Antonim Macierewiczem po prostu zobaczyli zamach. I wokół wiary się już nie dyskutuje, drodzy państwo. To już jest w tym momencie sekta. W tym momencie każdy, kto będzie kwestionował dogmaty o zamachu, będzie ogłaszany... O heretykiem, czyli zwolennikiem Putina. To będzie taki największy szantaż, który oni będą mówili, że każdy, kto kwestionuje to, co, to wspierasz narrację Putina, bo Putin mówi, że nie był zamachu. Drodzy Państwo, Putin wymyślił zamach w Smoleńsku. Od samego początku narracja o zamachu wyszła ze strony Rosji. Jeżeli Państwo zobaczycie, kto pierwszy puszczał materiały na temat. Sugestie na temat zamachu, to się okaże, że była tu na przykład Anita Gargas, i ona miała materiały, które były nagrywane w Rosji. No i teraz to były tam, pamiętam, takie materiały, które ja oglądałem, że gdzieś tam e, pokazywano zdjęcia rosyjskich e, policjantów, czy tam jakichś e, mundurowych, niszczących wrak, i teraz. E, pojawiały się też informacje o myciu wraku, o jakiś. Czyli rzekomo o zacieraniu śladów. No i teraz, drodzy Państwo, pytanie. Kto wpuszczał te wszystkie ekipy? Przecież Rosjanie je wpuszczali? Kto pozwalał to filmować? Kto kazał demolować samolot na oczach polskich kamer? Kto dawał te wszystkie dowody materialne, żeby ktoś w Polsce za przeproszeniem mógł się. Nie chcę tutaj używać porównań, co mógł ekscytować, pokazując w jaki sposób tutaj obciąża to Rosję. No, prawda jest taka, że Rosjanie stworzyli z nic nieznanego, z nic niewartego, niewartej kupy złomu narzędzie do kreowania polskiej polityki. Chcą, żeby tutaj się ludzie za, za, za tego za uby wzięli, to puszczą, to, to go umyją. Chcą, żeby wrak znowu istniał w polskiej polityce, to puszczą informacje o utylizacji wraku. Po prostu mają z tego możliwość destabilizowania sytuacji w sąsiednim kraju. Jarosław Kaczyński doskonale tę grę rozumie, tylko próbuje ją wykorzystać do własnych celów. Po prostu, on już nie interesuje, niego interesuje elektorat, który działa w oparciu o TVP Jacka Kurskiego. To jest to, jest to co go interesuje. Jego już nie, on już wie, że tych 43,5% nie będzie miał. On próbuje zawalczyć o 35%, może coś więcej. To jest ten poziom, na który on liczy, że da radę go częściowo kupić, częściowo omamić. Teraz na przykład, dlaczego teraz na przykład yy, Ludzie są koszeni ogromnymi marżami przez państwowe rafinerie. Obie Orlen, Lotos jeszcze niesprywatyzowany, niesprzedany. Dlaczego są, dlaczego są koszeni? Dlaczego się tam de facto zmienia się ten w kolejny urząd podatkowy już do stopnia no, takim bardzo radykalnego? No, po to, żeby były nadwyżki. Które pozwolą w momencie, kiedy będą e, wybory, w sposób drastyczny obniżyć cenę paliw na kilka miesięcy. Wówczas ludzie to. działa tutaj taki pomysł na to, że ludzie mają pamięć złotej rybki i powiedzą, no tak, dobry rząd. Z powodu wojny mieliśmy wysokie ceny, a teraz jak się już ogarną, no to popracowali, obniżyli, etc. Czysta, prosta, prymitywna manipulacja. Jarosław Kaczyński nie interesuje go już dobro państwa. Jego interesuje tylko i wyłącznie to, żeby odejść do. No bo myślę, że co prawda niektórzy mówią, że ludzie im starsi, tym bardziej zaczynają wierzyć we własną nieśmiertelność. Myślę, że na tyle przytomności umysłu mu e, zostało, że wie, iż no, zdecydowanie w jego wypadku znacznie bliżej jest niż dalej. Natomiast on e, chce po prostu umrzeć jako. Najważniejszy człowiek w Polsce, najsilniejszy człowiek. Jak Państwo wiecie, to jego szaleństwo nie do końca się wszystkim podoba. Na jego e, pozycję, na jego stanowisko dybie Mateusz Morawiecki, który został najpierw namaszczony na tego delfina, czyli na spadkobiercę. Jak pamiętacie Państwo z historii, delfinami nazywano następców tronu e, królów francuskich. No bo teraz już wiadomo, że Jarosław Kaczyński to by najchętniej pozbył się Morawieckiego, ale Morawiecki okazał się być cwanym graczem, zbudował własną pozycję i niespecjalnie ma ochotę odchodzić w niebyt razem z prezesem. I on, no, ja obstawiam, że on tego zamachu dokona na Kaczyńskiego niezależnie od tego, co się stanie na Węgrzech. Z tym, że jeżeli na Węgrzech Orban przegra, to, o tym zrobię osobny film przed wyborami jeszcze, które mają, będą miały miejsce w niedzielę, to na pewno do tej zmiany w Polsce dojdzie szybciej, dlatego że niezależnie od takiego mocnego rozwodu wizerunkowego między Polską a Węgrami, to wszystko się musi jeszcze przeorientować, bo Węgrzy dużo wiedzą na temat rzeczy, które mogą PiS i osobiście Jarosława Kaczyńskiego bardzo zaboleć. Co teraz się wydarzy? Czy ta, ta strategia smoleńska powiedzie się? Moim zdaniem nie. Drodzy Państwo, on za, długo, za dużo razy grał tym. Ja bym tutaj porównał ten używanie tego smoleńska do takiej rękawicy siły, która była obecna w kultowym komiksie, który ja bardzo lubię, Kajka i Kokosza, przedstawiającym. Fantastyczny świat średniowiecznych słowian. W jednym z odcinków na wczasach Kajko i Kokosz mają rękawicę siły, która ma tylko jedną wadę. To znaczy, można ją użyć trzy razy. Ja mam wrażenie, bo tam w czwartej, jak kiedy odsprzedają ją Wikingom i on z tą rękawicą ten główny Wiking idzie na niedźwiedzia. Używa tej rękawicy właśnie na niedźwiedzia, no to dostaje wycisk, no tak, dosyć mocny. Ja mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński, używający tej smoleńskiej rękawicy siły po raz czwarty, też dostanie mocny wycisk. Po prostu ludzie nie są tacy głupi, jakie mu się wydaje, i nie są tymi półdebilami, żeby łykać po prostu bajki o zamachu w Smoleńsku. Tradycyjnie, drodzy państwo, poproszę o subskrypcję kanału, łapkę do góry i. Udostępnienie tego materiału tak szeroko jak się da. Zapraszam na portal 224.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. I zapraszam wszystkich Państwa do lektury najnowszego numeru magazynu e, e, Historia Bez Cenzury i tematu układkowego, którego jestem autorem Polski Kompleks Rosji, a także drugiego materiału 400 lat wojny o Ukrainę, który napisał dla nas wieloletni oficer wywiadu pracujący na kierunku rosyjskim. Naprawdę warto.